Jezus real. Idziemy tam? No dobra, no chodźmy, bo co mamy tutaj tak stać? Chodź po drzewach, bo chyba nie będę skakał z takiej wysokości, żeby się połamać. No chodź jakoś. Twarde liście. No live. No. Patrz na to salto. Daję. A się czerwony zrobiłeś. Buraczek. Cebulaczek. Dobra, jedziemy. Dobra, ostrożnie, bo tu on nadal może być. A mi się wydawało, jakby schodził gdzieś głębiej. Przecież tu są schody. Pyk, pyk, pyk. No ale na oświetlenie to chyba ich nie było stać. No. Ojoj, kolejne. Może powoli, powoli, real, bo nie wiadomo, czy tu nie ma, to może być tak zapłatkowane jak ostatnio. Hit. Zielony glut? Tak, zielony glut. O Jezus, Jezus, zielony glut. Oby się nie rozlał jakoś na nas, nie wiem. Złe przeżycie. Wbijaj pierwszy, bo tu pojedyncze przejście. Okej, okej, okej. O Jezus. No, się wystraszyłem. Pojedynczo przechodzimy, bo... Czajral, to powoli, bo to może na nas spaść, nie wiem. Hyt. O Jezus, dobra. Uff. Patrz. Jakie takie dziwne oświetlenie. Piu. A tu kolejne denne oświetlenie. Dokładnie. Ale to wszystko takie niebieskie, jakbyśmy już byli w jakimś kurde... O kurde, lawa. Lawa, zielony glut. Glut, a nie, kurde. Dobra. Chodźmy. Nie. Patrz, co ja zarobię. O. No to idź przodem może, co? Jak to mówią, panie przodem, nie? No dokładnie, dokładnie. My się trochę jak baba. Ojej, ojej, ojej. O, tam są jakieś dwa guziki, ty. No fajnie guziki, tylko pierwsze lawy trzeba przejść. Ojej, ojej. Idź, może się tu coś otworzy, ja poczekam. Dwa guziki? Kurde, masz. Który wybierasz? Zacznijmy tego, co jest najbliżej, czyli może ten. Dobra. WTF! Chowaj się tam! Weź, bo to spadnie. No. A nie, nie spadło. Jezus. No jak ja teraz mam przejść? Czekaj. No muszę przeskoczyć chyba. Palę się. Weź mi pomóż. A! Ej, mam chyba gdzieś wiaderko zwodę. Czekaj, czekaj. No. Dzięki. Ja chciałem ci zmienić, a to wiaderko z wodą leżało gdzieś tam koło drzewa. No dobrze, w sumie, że wziąłeś. No to drugi nam guzik został, naciskamy czy... nie wiem. Dobra, ryzykujemy. O, ty, patrz. Jakieś przejście. No czemu tu jest go tak dużo? Prześladuje nas ten glucik. On stoi, w ogóle nieruchomo stoi taki. Jakby zatrzymany w czasie. Kazaczki hardcora? Nie, 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 nie. Przejdę przez tam środek. Nie, nie. O kurde. Co to za... Ja pierdzielę. A to wszystko dziwnie wygląda. Patrz, jaka zmiana. Tu nagle jakieś dziwne oświetlenie. Kolejne. A w ogóle ten klocek taki... Ja pierniczek, z bąblami jakimiś. Ten klocek. No bo to klocek. Dobra, chodźmy dalej, chodźmy powolutku. Uważaj, uważaj, uważaj. Czysto? Czysto. Dobra, dobra. A tu jest jakieś tu przejście. Co? Tam też coś jest. No to chodź może pierw tu, co? Okej, okay. Prowadź. Glutek, uważaj. Idzie lat, idzie. Ten glut jest masowy. To jest skrzynka. O, patrz. Klucz. O, weź go.
Może się do czegoś przyda. Znowu taki stary. No to... Jezus! Prawie, że wpadł do tej lawy. Lawy glut. Do gluta, jeju! Dobra. Wiecznym kluczem to, że to jest gluta, nie żadna lawa. O, dobra, okej, okay, idziemy tam, czy... nie wiem. No chodźmy. Weź schowaj ten patyk, bo... To jest klucz. Wiem, ale wygląda jak patyk. No dobra, to klucz. WD! Co to ma być? Ty WD? Bo jestem od glutów, ja idę na razie do glutka ze skoczek. Nie, chodź ra. To trzeba... na spokojnie, czy przebiegamy obok niego? Obleję go wodą. Nie, dawaj na spokojnie. Na cichacza. Koło ściany, gdzie tu, żeby cię widział. Dobra. Patrz, on patrzy na nas. Jezus, jaki brzydki. Dobra. Uff, okej, okay. Czekaj. Uff. Ja nie chcę wracać do tego ufoka. Mistrza glutów, chodźmy na... Mistrza glutów. co tu się pali? Ojej, co się tu pali? No, zgasiłem. Nie da się otworzyć? No nie da się. Mamy klucz, tata. Zobacz, czy się da. O, udało się. Okej. No tu skrzynka znowu. O Jezus. A, pali się. To są te oddziałujące na czas. Dobre, nie... ja wezmę tylko 32. Ja też nie potrzebuję więcej. Okej. Dobra. Zostaw otwarte w razie czego, bo jakbyś nam zabrakło, to... No nie, ale jest tego dużo teraz. O Jezus. Glucik, ale... Ty, patrz, tu jest przejście jakieś. Hyc. Wiesz, że ja mam wiaderko wody. No, ale na glut to chyba nie wiadomo, jak zadziała. Lepiej może nie próbować, co? Bo może powiększy się wszystko i... A nie wiem, może warto spróbować. O, chyba idziemy w dobrą stronę, bo tam pochodnie są te oddziałujące na ten. To w ogóle tu ciemno, trzeba pooświetlać, bo mamy, a... Ojej, glucik! Ten glut w dużej ilości też chyba oddziałuje na czasoprzestrzeń. Stamtąd przyszliśmy, tak? Tak, dokładnie stamtąd. Okej. O Jezus, nie wpadnij! Nie no, w takich miejscach. Nie wiem, ja tutaj wpadłem. Przesadnie jest ten glut porozstawiany. Hyc. Oj. Co jest? Znowu glucik. No. Real gdzie jest... A, dobra, tutaj jesteś. Chodźmy dalej. No nie. Najdziwny portal. Kolejny. No, ale i tak nie mam żadnej drogi innej, no. Może chodzić po tej jaskinie, no, ale dużo czasu nam nie zostało, nie? No. Dobra, lecimy dalej. A dziwny ten portal. Taki oświetlony trochę. No, dobra. Chodzimy. Oreal, gdzie my się teleportowali, ty? No nie mam pojęcia. Może do jakiegoś domku czy coś? Patrz, znowu woda z niego spływa jakoś dziwnie. Podnisz ty domek. Okej. Drzwi? Zamknięte. Weź spróbuj, może te drugie. Co ty tam masz? Guzik? No, a ciebie też masz ten klucz? Masz ten klucz jeszcze? Zobacz, czy działa tutaj. Działa. Nie. Dobra, no to ty masz tam guzik. O, ja też mam tu guzik, ty. No to co? 3-4? No. Zobacz przez okno. O, oh, Jesus. Dobra, czekaj, dobra. Dajesz, na 3-4 dam. No. Odliczaj ty. 3-4. No. O, otwarłem się. Ty. Po czym my w ogóle chodzimy? Nie mam pojęcia. Ten kozek z portalu. Patrz. Chodź tutaj. Tutaj jest bezpiecznie. Tak mi się przynajmniej zdaje. Musimy się tam jakoś na górę dostać, no. Innej drogi nie mamy, no. Ale patrz, są tacy jakby... zaczytani, nie wiem.
Jakby coś czytali, czy... Co? Dobra, to chodź, pójdziemy dwoma stronami. Tak, ale tak po cichu, nie? Tak, żebyśmy się widzieli jakoś. Czekaj. Chodź. Boję się. Dobra, Real, wchodzimy na schody. No. Ej, uważaj! O!